Cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek wyzwania Ultimate Decades Challenge. Mamy obecnie środę, dochodzi godzina 9. Jak widzicie, przed nami jest Kendrick i Anora i oni właśnie będą brać ślub. Tak więc myślę, że ja już tutaj kliknę im weź ślub z Simką o imieniu Anora. Tak więc zaczynamy, od razu przechodzimy do rzeczy. Chodź tu kochany, szybciutko. Bo przecież twoja żona jest, znaczy twoja żona, twoja przyszła małżonka jest w ciąży z kolejnym dzieckiem, więc nie ma na co czekać i musimy tutaj ogarnąć ślub. Tym bardziej, że on teraz będzie przecież musiał wrócić na ziemię, którą uprawiał. No i Anora pojawi się z brzuchem, więc musi mieć, ale wy przestańcie gadać, tylko może idźcie i weźcie ten ślub. Proszę. No jeszcze ktoś z nas dzwoni jakoś w tym momencie. Tak więc wiecie, Anora, no przecież jak ona wróci, Kendrick właśnie nie chciał, żeby w ciąży pokazała się tam ludziom na wiosce bez ślubu. Tak więc bardzo chciał to ogarnąć jeszcze zanim wrócą. Super, że on dał pierścionek. Pięknie, pięknie mamy ślub, szczęśliwe życie. Jest coraz lepiej i Kendrick może poczuć efekt dobrego życia. Ja sobie tutaj to przeczytam. Oczywiście zawsze jest miejsce na poprawę, ale w tej chwili Kendrick nie ma na co narzekać. Aby nadal poprawiać jakość życia, Kendrick, spróbuj zrealizować jakieś pragnienia, wejdź w nowy związek lub rozpocznij pracę, a nawet postaraj się o awans. Dobra, super. No to właśnie weszliśmy w nowy związek, więc teraz zaproszę Was na krótki klip i wracamy szybciutko tutaj. Tak więc myślę, że my sobie wszyscy usiądziemy tutaj teraz.
Młody, ty też sobie usiądziesz, a zobaczcie, jak teraz Artur wygląda. Tak więc troszkę mu tutaj włosy urosły, no i troszkę zmienił look, tak więc w taki sposób się teraz prezentuje z tymi włoskami. Chodź tutaj sobie, młody, usiądź. I myślę, że zjemy sobie dzisiaj. Dzisiaj Annora ugotowała piękny gulasz, taki naprawdę wypasiony, ale to właśnie na specjalną okazję. Jak widzieliście na tym klipie, no ona tam miała malutki brzuszek, no bo jednak przy tych animacjach to się troszkę tak gliczy, jak Simeczka ma duży brzuszek. Ona już ma prawie trzeci trymestr. Ja sobie zajrzę tu na chwilkę. Nie tutaj, dobra, gdzie my tutaj mamy? Nie, trzeci trymestr za 7 godzin dopiero. Dobra, no ale to już jest w każdym razie, no wiecie, jest dosyć zaawansowana ciąża, więc ja nie chciałam tutaj, żeby mi się to tak przy tych animacjach gliczowało, bo to jednak z takim brzuszkiem, no nie są te animacje przystosowane, więc ja jej po prostu na chwilkę ukryłam ciążę do robienia tego klipu, do filmowania tego klipu, a potem po prostu go z powrotem przywróciłam. Patrzcie, jaki Kendrick jest cały czas flirciarski. Dobra, jeżeli chodzi o naszą Elizabeth, jak widzicie, znaczy Elizabeth, o naszą Griseldę malutko, no bo ona była Griselda, ale jak widzicie ma teraz na imię Elizabeth, zostawiłam jej literkę G, żeby było wiadomo, że to była Griselda, że ona ma na drugie Griselda, bo jednak chcę, żeby ona miała tą Griseldę, ale na pierwsze niech ma Elizabeth. Tak więc dziękuję pięknie za komentarze i propozycje i wszystkie imiona, które były tam wproponowanych, to po prostu będę je dawać przyszłym, mam nadzieję, dzieciom Kendricka. Tak więc kolejny propozycje jak Emma, Ewa. Myślę, że te propozycje po prostu wykorzystam z pewnością. Patrz, ptaszek, jaki ładny. Dobra, weź młody, porozmawiaj sobie tutaj z twoim tatą. Podpytaj go, zaproponuj kojącą radę. No dobra, to zaproponuj kojącą radę. Okej, ty kochana też może tutaj z młodym porozmawiaj. Aha, a jeżeli chodzi ogólnie o związek... rozmawiaj o smaku potrawy może, Annora. Jeżeli chodzi o związek Annory i Kendricka, no to musiałam się tutaj nieźle nagimnastykować i napracować w nocy. Muszę to przyznać, żeby on mógł ją poprosić o rękę. Bo wiecie, co innego na scence, a co innego zorganizować to w rozgrywce. Oni cały czas się na siebie wściekali, tak więc musiałam im tutaj różne rzeczy... musiałam nieźle kombinować, żeby oni się nagle zaczęli lubić i żeby w ogóle jemu wyszła ta opcja, żeby ją poprosić o rękę, prawda? No, tak więc, ale już teraz jest dobrze, już teraz spójrzcie, jak ze sobą flirtują w ogóle. Myślę, że Annora, możemy też sobie to jakoś tak wytłumaczyć, że Annora, no po prostu całkiem inaczej już teraz na Kendricka patrzy, dzięki temu, że on właśnie, kogut na nas tutaj pije, dzięki temu, że on właśnie zdecydował się wziąć ślub, że zaczął o niej myśleć poważnie. No dla kobiety to było w tamtych czasach bardzo ważne. Tym bardziej, że ona ma z nim dzieci przecież, a no nie byłoby jej łatwo, gdyby ona musiała go rzeczywiście zostawić, tak jak to mówiła właśnie w ostatnim odcinku. Nie byłoby jej z pewnością łatwo. Dobra, jeżeli zjedliście, tak jak mówiłam, oni tutaj sobie jakoś no, nie zorganizowali jakiegoś, nie wiem, jakiego wesela tutaj, no bo nie mogli czegoś takiego po prostu zrobić, bo jak wiecie, oni tutaj są w ukryciu, są gdzieś w lesie, nie mają tutaj sąsiadów, nie ma tu nikogo praktycznie. No tak więc nie mieliby kogo zaprosić, dlatego nie ma tutaj jakiegoś wesela i tak dalej. Ale coś takiego z pewnością po powrocie zorganizują, tak więc zajmiemy się tym bankowo. Wtedy będziemy mogli zaprosić też Fiorę, Tomasa i bardzo się cieszę, że będą mogli w końcu już tam wrócić, bo no bo wiecie, tutaj w ukryciu tak ciągle siedzieć to nie jest zbyt fajne, a mamy wiosnę, więc super, mogą sobie teraz wychodzić i moglibyśmy się zacząć zajmować z powrotem ziemią, bo bardzo mi brakuje tutaj ogrodnictwa, no i to jest główne zajęcie naszego Kendricka. Okej, okay, dobra, myślę, że ty młody, niech oni sobie tutaj rozmawiają, a ty młody, on uwielbia bardzo łapać robaki różnego rodzaju, więc myślę, że on tutaj, widząc te robaczki, przyjdzie i sobie je złapie. Chodź tutaj, młody. On będzie kolekcjonował robaki. Chcę, żeby on kolekcjonował robaki, tak więc przyjdziesz tutaj. O, zobacz, jaki zadowolony. Co tam zdobyłeś? Pasikoniki, super. Dobra, czarna koza. A gdzie ta czarna koza jest? Muszę tak się zastanawiać, gdzie ona jest. Ona zazwyczaj, jak się wychodzi, nie, to ona gdzieś
Znaczy nie biega gdzieś tutaj, tylko w wyposażeniu chyba jest. Tak mi się wydaje. Niku, no nie mogę się doczekać, aż oni wrócą. Naprawdę, bo już po prostu chciałabym, żeby oni, wiecie, z powrotem mieli kontakt z sąsiadami, z rodziną. Bo jednak tak w ukryciu to nie jest... O, jak mi się podoba, jak oni się nie kłócą. Myślę, że pójdziesz sobie tutaj i będziesz sobie troszkę... będziesz się bawił w łucznictwo, dawaj. Chodź tutaj, pobawisz się, co nam tam wyszło. Podpowiedź archetypu osobowości. Kendrick Blakewood wykazuje przejawy archetypu osobowości bohater. Okej, okay, super. Tak, do Kendricka mi to pasuje. Pasuje mi to do niego, więc super, że coś takiego wyszło. Dobra, ja was uwolnię, bo ja im tutaj kliknęłam, żeby oni siedzieli stabilnie i oni tak będą siedzieć, dopóki ja nie odklikam. I myślę, że powolutku będziemy tutaj to niby przyjęcie kończyć, ale najważniejsze, że oni mają ślub. Mogliby się już przebrać i zacząć zajmować tutaj wszystkimi obowiązkami. Ale myślę, że chodź tutaj jeszcze może zatańcz z twoją żoną. Czy możemy tutaj zatańcz? Dobra, niech będzie ten. Okej, okay, chodź tutaj. I zatańczysz jeszcze, a potem myślę, że pójdziemy już do obowiązków tutaj. Bo trzeba się krówką zająć i trzeba się kurami zająć. No tak więc mamy tutaj też troszkę pracy. I w ogóle to się nie mogę doczekać, co ona urodzi. Patrzcie tam na młodego, na Artura, jak się bawi fajnie. Artur, słodziak. Jejku, ja tylko mam nadzieję, że nic mu się nie stanie, bo on na tą gruźlicę zachorował. Najgorsze jest to, że nie wychodzi powiadomienie żadne, ani nic, które by informowało, że na przykład choroba przechodzi. A czasami mi wychodzi, a czasami wcale nie, więc nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Młody! Oj, chyba obudzę małą. On ma bardzo dobry kontakt z Awą tak w ogóle i to pewnie dlatego, że mają tą samą mamę. Chociaż oni już tutaj Annorę zaczęli traktować jak drugą mamę, to wiadomo. I podobnie jest z Awą, no bo Awa przecież jest malutka. Ona pewnie ledwo co pamięta. Ona w ogóle nie pamięta swojej mamy, ale ma z pewnością silną więź ze swoim bratem. Dobra, jeżeli chodzi o ciebie, ty idziesz skorzystać, natomiast ty, Kendrick, myślę, chłopie, że ty się przebierzesz z tego ładnego ciuszka twojego, bo raczej tutaj nie będziesz pracował w takim stroju. Tak więc przebierz się w coś takiego bardziej... Okej, okay, dobra. Przebierz się w coś takiego... No niestety, trzeba wracać do obowiązków. Ja może zlikwiduję tutaj to, żeby nam to tutaj nie przeszkadzało. I ty, chłopie, myślę, że zaczniesz tutaj coś robić. I może tutaj to też do tańca zlikwidujemy. Zniszcz to. I ty chodź, chłopie, tutaj. I będziesz robił jakieś materiały rzemieślnicze. Okej, okay, zrobisz formę do masła. Super, tak. Myślę, że to nam się przyda jak najbardziej. Dobra, o, widzę, że tutaj są kolejne robaczki, więc myślę, że młody przyjdzie tutaj też, bo on tak w ogóle, to on chce właśnie nie tylko kolekcjonować te owady, ale on chce znaleźć też sposób, żeby sobie jakoś zarobić pieniążki. Patrzcie, gdzie on się bawi. On chce sobie zarobić, on chce sprzedać gdzieś na targu te... Ojejku, to przez skały przechodzisz. On chce gdzieś na targu sprzedać te owady. On chce mieć swoich, poczuć, że on te pieniądze sam zorganizował, sam zarobił. Dlatego właśnie, no tutaj postanowił sobie znaleźć coś takiego i no i zbiera te owady i ma nadzieję je sprzedać. Tak więc jak już wrócimy do wioski, to myślę, że właśnie młody będzie jeździł z rodzicami na targ, jak oni będą coś mieli tam sprzedać i on będzie te swoje owady też chciał sprzedawać. I ja mu tutaj jeszcze zorganizuję... Okej, okay, on jest porywczy. Zorganizuję mu jeszcze osobno taką skarbonkę, żeby on te pieniążki swoje ze sprzedaży mógł mieć. Tak więc nie wiem, czy mi się uda jakąś taką skarbonkę pasującą tutaj do czasów znaleźć, ale nawet jeżeli ona by była mało pasująca, to ja ją będę po prostu gdzieś w ukryciu trzymała, tak żeby nam nie wadziła i nie psuła klimat, ale pieniążki będę tam chowała, tak żeby było wiadomo. Niech on te swoje pieniążki ma. Annora zaczyna przygryzać wargi w sugestywny sposób. Oczy wpatrują się intensywnie w Kendricka. Kendrick, kochanie, nie ma nic, co kochałabym bardziej niż ciebie w tym momencie. Chodź tu, nie marnujmy tej chwili. Nie widzisz, że potrzebna mi przestrzeń? Przepraszam, nie mogę, tak mi przykro. Dobra, chodźmy, nie marnujmy tej chwili. No myślę, że w dniu ślubu to raczej coś takiego. Dobra, to niech oni sobie pójdą, a my tutaj zerkniemy na naszego młodego. Aha, i chciałabym jeszcze, żeby Awa się obudziła, bo Awa w końcu, ona nie dość, że jest głodna,
Jak ona będzie cały dzień spała, to ona potem w nocy nie będzie chciała spać. Tak więc chodź tutaj, młoda. A Elizabeth, ona już też, ona się brudna robi, zobaczcie, ale jak ona jest rozkoszna. Ale brudna się robi i pieluszka, widzę, chyba jest wybrudzona. Tak, w ogóle to ja sobie zerknę do kalendarza zaraz, kiedy ona ma urodziny. No więc tak, dzisiaj mamy środę, tak więc ona będzie w piątek postarzana. Ojejku, tak więc będziemy dla niej w piątek losować. Natomiast w sobotę Kendrick będzie stawał się już dorosłym. Spójrzcie. No i potem tu w niedzielę tutaj mamy już, będzie 3 lata do przodu, bo ja sobie ustawiłam sobie po prostu w niedzielę jako wydarzenie, a nie jako święto. Będę to po prostu co niedzielę ustawiać. I dobra, i co tutaj mamy? I urodziny będzie miała też nasza mała Elizabeth. Natomiast Artur będzie miał urodziny we wtorek kolejnego tygodnia, tak więc on jeszcze ma tydzień czasu jako dziecko. Dobra. Chłopie, czy ty skończyłeś? Czy wy już poszliście? Zrobiliście to, co chcieliście? Czy... No nie rozumiem. Czy on dopiero idzie? Aha, no to chodź tutaj, Awo. Chodź tutaj, Awo, bo nie wiem, co oni będą robić. A nie chciałabym, żebyś była... Ale chyba nic nie będą robić. Dobra, to zróbmy tak. Mała, chodź tutaj i weź sobie porcję może. A ty, Annora, przebierzesz się. Weź sobie, zmień strój na ten codzienny. Okej. Okay. Kendrick, czy ty zrobiłeś tą... Czy ty zrobiłeś obiekty rzemieślnicze, forma do masła? Zrób jeszcze jedno, bo my będziemy potrzebować, będziemy masło robić. Annora, proszę, chodź tutaj do naszej krówki. Ojejku, jak ona jest brudna, zawołasz ją. I chciałabym, żebyś ją wyczyściła. Okej, okay, weź daj im może jakiś przysmak. Nie mam nic takiego. Dobra, to... No tak, bo to trzeba zrobić samemu chyba, a my nic takiego nie mamy. No dobra, no to chodź, ta krówka poszła. Chodź tutaj i weź ją wyczyść. Nie wiem, czy tam dojdziesz? Dobra, a młody się tutaj bawi, zobaczcie, jak fajnie. No widzicie, Artur nie ma tutaj żadnych, żadnych przyjaciół, żadnych znajomych, tak więc mu bardzo dobrze zrobi, jak my powrócimy tam na wioskę, bo przynajmniej będziemy mogli sąsiadów zapraszać i będziemy mogli... no i on będzie mógł bawić się z rówieśnikami, no bo tutaj, no nie ukrywajmy... Na odludziu, w ukryciu, no nie ma zbytnio z kim bawić się, nie ma z kim rozmawiać. Tak więc bardzo dobrze mu zrobi właśnie ten powrót również. Zaprosimy też brata Crispina, nie wiem czy go pamiętacie. Kiedyś go zapraszaliśmy do domu, jak jeszcze Griselda żyła. I pamiętam, że on, że w Fiorze chyba się bardziej brat Crispina spodobał niż on. No ale... Egbert miał już uzgodnione, że Fiora ma wziąć za męża Crispina, prawda? No i tak to się ułożyło. No a ja teraz właśnie jego bratu, bo jego brat jest całkiem inny, i jego bratu właśnie ogarnęłam żonę. Tak więc oni, mam nadzieję, będą gdzieś tam naszymi sąsiadami. Okej, okay, zostaw pranie, zaraz się praniem zajmie Annora, a ty musisz tutaj kontynuować, bo chciałam, żeby on sobie podwyższył umiejętność majsterkowania. Bo jak wrócimy na ziemię, to z pewnością będziemy po prostu zajmować się ogrodem, będziemy zajmować się roślinkami. Tutaj tego ogrodu nie mamy. Nie ma sensu teraz robić ogrodu, bo myślę, że jeszcze nie wiemy, co tam zastaniemy. Może będziemy musieli wszystko od zera zaczynać, każdą roślinkę i wszystko. Nie mamy pojęcia, co tam zastaniemy, ale myślę, że to właśnie będzie fajne, że Kendrick będzie mógł powrócić do swojego ulubionego zajęcia, bo on właśnie bardzo lubi zajmować się roślinami, tak więc dobrze mu to zrobi. A ty, kochana, weź... Czy ty wydoiłaś? Jeszcze nie wydoiłaś. Weź, wyduj krówkę. Okej. Okay. Dobra, Annora jest zazdrosną Simką. Zazdrośni Simowie nabierają pewności siebie, gdy przebywają w pobliżu swojej drugiej połówki, ale czują się nieswojo, gdy tej szczególnej osoby nie ma w pobliżu. No dobra. Okej, okay, więc Annora będzie nam tutaj pięknie doić krówkę. Natomiast ty, myślę, że przyjdziesz tutaj, będziesz bawiła się może z Arturem. Nie... Nie dałaś, no nam mleko jest potrzebne. Dobra, to zrobimy tak, weź interakcje społeczne może. Nie, przestrasz, nie. Weź ją pogłaszcz. Z interakcji społecznych proszę, przytul ją. A czemu nie możesz jej przytulić? Co jest? Dobra, to weź jej daj za... Nie możesz? Dobra, to weź... To... No to spróbuj ją raz jeszcze, weź ją spróbuj wydoić. Może tym razem się uda. Gdzie jest Awa? Skrada się. Oj, przeszłaś przez stół. No i muszę tutaj teraz, muszę popracować też nad umiejętnościami właśnie Awy i muszę popracować nad umiejętnościami naszej małej tutaj
Elizabeth, dobra, więc skoro ty skończyłeś, chłopie, będziesz pracował dalej zaraz przy tym stole, ale chciałabym może, żebyś podniósł naszą małą tutaj. Weź ją podnieść, no tak on już poczuł. Ojejku, a kto ten syf tutaj zrobił? Chłopie, weź ją może. Przewiń, proszę. Czy ty w końcu ją wydoiłaś, tą krowę? Masz 30 butelek mleka, idealnie. Preferencje rodzinne ewoluują? Doświadczenia Simki o imieniu Annora, a ostatnio także zmagania w interakcji z dziećmi lub ich wychowywaniu sprawiają, że perspektywa posiadania większej liczby dzieci staje się coraz mniej realna. Czy zmienia to preferencje Simki o imieniu Annora dotyczące posiadania dzieci? Nie. Nie sądzę, żeby ona teraz... Nie sądzę, żeby ona była neutralna. Myślę, że ona teraz właśnie, gdy już poślubi... Ojejku, a czemu ty się tak denerwujesz na mało? Myślę, że ona już teraz, jak poślubiła właśnie Kendricka, to ona tym bardziej teraz będzie chciała z nim mieć dzieci. Dobra, więc chodź ty tutaj może i pobaw się z Awą. Zrobimy tak, kochana. Ty musisz ją przebrać. Nie wiem, czemu ona... Czy ona nam się nie dała przebrać? I dlatego ona się tak... Nie, no chyba... Chyba dała się przebrać. No dobrze. Okej, to myślę, że ty, Kendrick, przyjdziesz tutaj i weź może zabawnych... Powygłupiaj się z nią troszkę. Rób zabawne miny i weź może jeszcze tutaj zabawnych historię. Opowiedz śmieszną historię. Okej. Natomiast ty, kochana, przyjdziesz tutaj do naszej małej Elizabeth. Podniesiesz... A gdzie ty walnęłaś tą pieluszkę tutaj? Podniesiesz naszą Elizabeth, przebierzesz ją i myślę, że ją... Patrz na Kendricka. Ale ruszaj się, Annora, proszę cię. Jejku, patrzcie, ona... Annora ma wrażenie, że minęły całe wieki, odkąd ostatnio czuła bliskość ze swoją sympatią. Może to tylko paranoja, może niepokój lub przeczucie, ale Annora nie może się oprzeć ciekawości, co jej druga połówka. No przecież jest blisko ciebie, ale mi się wydaje, że to przez to, że ona jest zazdrosna. Chodź, że podnieś twoją córeczkę, bo ty miałaś się tutaj przebrać teraz. Pieluszkę miałaś jej przebrać. Dlatego, że jesteś taka wkurzona? Nie możesz tego zrobić? Nie rozumiem. O, sięganie odblokowane. Aż w końcu on ją podniósł. Ojejku, młoda myszko. Dobra, to zrobimy tak. Chłopie, ty ją może przebierz, bo Annora coś, no nie wiem, może tu jakieś hormony ciążowe. Ona jest jakaś wkurzona strasznie. To weź ją ty przebierz. O, super. Natomiast, patrzcie, jejku, oni ciągle się tak obejmują, Awa z Arturem. Oni mają naprawdę piękny kontakt ze sobą, piękną relację mają. Obejmij ją raz jeszcze. Jejku, jacy oni są fajni. I weź tutaj może z przyjaznych zainteresowania, porozmawiaj o rodzeństwie. No dobra, no to niech porozmawiają sobie teraz o Elizabeth i powiedzą, że jak dorośnie, to ona nie będzie w ich paczce. Okej, dobra. I teraz myślę tak. Kendry, gdzie ty zabrałeś? Aha, i jeszcze chciałam, żeby ktoś tutaj się zajął kuską. Dobra, Kendrick, ty położyłeś małą tutaj, ale myślę, że ty przyjdziesz do kuski. Skoro oni się tutaj bawią, chodź tutaj do kuski i weź... Albo nie, albo niech się tym zajmuje nasz Artur. Artur młody, ty przyjdziesz tutaj, opieka, weź ją wyczyść może i potem wydoisz. A ty, chłopie, pójdziesz dalej majsterkować. Będziesz tutaj ćwiczył majsterkowanie. Chcę podwyższyć mu koniecznie tutaj obiekty funkcjonalne, ogród, materiały budowlane. Co on tutaj może z tych materiałów budowlanych zrobić? Deska drewniana, deska z drewna wiśniowego. Dobra, to zróbmy tak. Weź może materiały rzemieślnicze i ciągle tą formę do masła. Dobra, no to skoro tak, to my będziemy tutaj kontynuować z tymi formami do masła. Niech tak będzie. A ty, myślę, kochana, podniesiesz tutaj małą i weźmiesz ją i wsadzisz ją do nosidełka. Tak więc chodź tutaj. Nie możesz jej podnieść? Ona zasnęła. O, zobaczcie, jaką ona ma minkę, biedactwo moje. Chodź tutaj do niej szybciutko. Podnieś ją. Nakarm ją piersią. A potem jak to zrobisz, to chciałabym, żebyś ją dała do tylnego nosidełka. Natomiast nasz Kendrick, jak skończy tutaj, to myślę, że pójdzie do Artura i będzie mu kazał posprzątać ten brud, który chyba, że to zrobiła Awa. Nie mam pojęcia, kto to zrobił. Ale on będzie kazał Arturowi to posprzątać, myślę. A ty, młoda, gdzie idziesz? Gdzie ty się wybierasz, mała myszko?
Chodź tutaj do gęsi i weź może gdakaj, proszę. Gdakaj. I tutaj z działania. Co to takiego? Nie wiem, czy widzieliście na tym klipie, który nagrałam. Z ich ślubu. Jak tam ta gęś nam pięknie robiła za tło. W ogóle wszystkie zwierzaki, kury i koguty, no wszystko się zebrało, jak ja tam filmowałam akurat. Dobra, gdzie ty jesteś, Artur? Okej, myślę, dobra, kózkę zostawiłeś, weź może to i wyrzuć. I potem jak to zrobisz, to chciałabym, żebyś przyszedł tutaj i kontynuuj, czyli jednak to on. Sprzątniesz to. O, nasza kochana. Nasza Elizabeth kochana. Teraz pewnie zadowolona z mamusią. Jest. A gdzie jest Ava? No przecież miała rozmawiać tutaj. Bawić się z gąską. O, jest tutaj, siedzi. Dobra, zrobiliśmy kolejną. Super. Przyda nam się to z pewnością. I teraz tak, chłopie. No ja bym chciała tobie podwyższyć i to bardzo, te umiejętności. Dobra, to weź zrób może rozsadnik ogrodowy. Na którym on ma umiejętność majsterkowania? Ojejku, strasznie nisko. To musimy tutaj z nim naprawdę nieźle pracować, żeby on sobie podwyższył tą umiejętność. Bo chciałabym jednak, żeby miał ją wysoko. Ojejku, a czemu ty... A Nora, jak mogłaś rzucić twoje dziecko na ziemię? Chodź tutaj, szybciutko ją podniesiesz. Umyj ręce koniecznie. Umyj ręce i podnieś malutką. I chciałabym, żeby ona się tutaj z nią pobawiła i położysz ją tutaj gdzieś i poćwiczymy leżenie na brzuszku, poćwiczymy różne rzeczy z nią, bo nią też trzeba się zająć, bo przecież trzeba się zająć jej postacią tutaj, jej umiejętnościami również, bo ona również przecież jak będzie dorastać, to musi te umiejętności jakoś tam... Czas wylać siódme poty. Ach, jakie tempo. Zastrzyk adrenaliny sprawia, że Artur czuje się wspaniale. Czy powinien się uścisnąć z całą potęgą swoich pięknie wrzeźbionych ramion z myślą, że lubi pracować nad sprawnością fizyczną? Dobra, tak, myślę, że on lubi. Okej, a ty, kochana, będziesz tutaj z malutką Elizabeth ćwiczyć, więc weźmy tak, opieka... I teraz tak, gdzie to było? A może to w przyjaznych było? Aktywności i leżenie na brzuszku, tak. Proszę, ćwicz z nią leżenie na brzuszku. Natomiast chciałabym, żeby tutaj Ava też przyszła. Ojejku, ty się nie zabij, chłopie. Nie zabij się. Odblokowano podnoszenie główki, super. Dobra, tak więc powolutku będziemy tutaj różne nowe rzeczy odblokowywać. Czy ty pracujesz nad twoimi umiejętnościami, Artur? Ty jesteś śpiący. A co ty robisz? Stoisz tutaj, bezczynnie nic nie robisz. O, chodź tutaj może do gęsi i weź. Zrobimy tak, z interakcji społecznych baw się z nią. Zobacz, jak ta zabawa wygląda i zerknij sobie od razu na twoje umiejętności. Kreatywne masz na jednym, motoryczne na jednym, społeczne na drugim i umysłowe na pierwszym. Dobra, masz tutaj prawie wszystko na pierwszym, tylko społeczne masz na drugim. A to właśnie takie dosyć dziwne jest, bo oni tutaj będąc powiedzmy w ukryciu, to powinien mieć te społeczne nawet najniżej, ale jak widać tak nie jest. Dobra, więc myślę, że ty sobie poćwiczysz nad motorycznymi jeszcze tutaj i przyjdziesz i chyba trzeba oborę wyczyścić. Ja ci tutaj kilka razy kliknę, no także chłopie będziesz się bawił, proszę. Będziesz ćwiczył twoje umiejętności. Natomiast ty, kochana... Aha, ty jesteś zmęczona. Brenna Atwood zaraz urodzi. Naciśnij OK, aby zająć się... Nie wiem, czy pamiętacie, kim jest Brenna. Brenna to jest siostra Griseldy. Tak więc ona właśnie zaczęła rodzić. Co urodziła? Synka urodziła. Dobra, to musimy teraz imię jakieś wymyśleć dla niego. Na zawołanie. Okej, tak więc kliknęłam, coś mi się nie włączyło nagrywanie wcześniej, ale kliknęłam, dałam mu na imię synkowi Robert i myślę, że rodzice tam pewnie są teraz, znaczy Brenna wraz ze swoim mężem pewnie są bardzo zadowoleni. No i właśnie ich też myślę, że chciałabym zaprosić, bo to w końcu jest rodzina, a Kendrick z rodziną Griseldy wciąż utrzymywał kontakt, powiedzmy. Potem ten kontakt troszkę się zmniejszył przez to, że on miał po prostu no straszną, no miał bardzo ciężki czas. Dobrze, weź może kochana tutaj i zróbmy tak, opieka, nie, to nie była opieka, to było przyjazne, aktywności, leżenie na brzuszku. No musimy się czegoś nauczyć dzisiaj. Chciałabym, żebyś coś ogarnęła dzisiaj. Chociaż to obracanie może, tak więc weź tutaj kilka razy też ci kliknę. Dobra, mamy drugi poziom motoryczny dla Artura, super.
Nie lubię ich tak zostawiać, żeby nic nie umieli, przechodzili tylko z jednej grupy wiekowej do drugiej, a bez żadnych umiejętności. Dobra, ty kochana, ciebie potrzeba wykąpać, więc myślę, że skoro mamusia się tam zajmuje, to myślę, że Kendrick tutaj wykąpie małą, chociaż no pewnie to było rzadko spotykane, żeby mężczyzna zajmował się dziećmi, to jednak myślę, że tutaj, ponieważ nie Griselda, tylko Annora, Annora jest w trzecim trymestrze już chyba, tak mi się wydaje. Zaraz zresztą będę musiała zerknąć, ale ty weź, przygotuj kąpiel z bąbelkami dla Awy, proszę. Patrz, jak ona płacze. Ale jak się późno szybko zrobiło, jest już 20 godzina. Dobra, czy ty jesteś... Niech ja sobie tutaj zerknę szybciutko. Dobra, zerkniemy sobie, w którym ty jesteś trymestrze. Poród za... Tak więc spójrzcie, ona może zacząć rodzić w każdej chwili w sumie. Dobra. Okej, tak więc Kendrick tam wykąpie malutką. Super. Zaraz będzie musieli ją przebrać. Nie jest jakoś specjalnie głodna, ale robi się powolutku śpiąca. Więc troszkę ją jeszcze pouczymy i położymy ją spać. Bo w sumie to z Annorą nie wiadomo, kiedy ona będzie rodzić. Nie wiadomo, czy dzisiaj, czy... No bo w sumie jest już poród za. Więc ona mogłaby... Odblokowano etap obrót na plecy. No chociaż coś zrobiliśmy, to mi się podoba. Więc ty, kochana, weź teraz malutką, podnieś ją, przebierzesz ją szybciutko. No tak, z pewnością będziemy Kupidyna sobie tam... Kupidynem się będziemy zajmować. No weź ją podnieś. Czy ona zasnęła? Podnieś ją, kochana. Nie możesz jej podnieść. Dobra, zresetujemy i weź ją teraz podnieś. Ojejku, czy ona chora jest? Dobra, podnieś maleństwo. Dobra, skoro ona nie jest jakoś tam zbytnio specjalnie głodna, to weź może tylko ty ją nakarm piersią. Dasz jej twojego mleczka troszkę. Nakarm, karm piersią. No, ona tutaj na zewnątrz karmi, bo to w sumie tak tutaj nikogo nie ma. Na odludziu są gdzieś w lesie, powiedzmy. Młoda. A ty mogłabyś się ruszyć, Annora, bo zobacz, jak mała strasznie płacze. A potem Annora będzie musiała tutaj się zająć praniem, bo my naprawdę tego prania mamy masakrycznie dużo. I ona ostatnio... No, zapomnieliśmy o tym. Zapomnieliśmy o tym, żeby zająć się tutaj praniem. I nam się troszkę skumulowało. Spójrzcie, ile tutaj tego jest, bo robiliśmy wszystko inne, ale nie pranie. Dobra, gdzie ty jesteś, młody? Młody, ty jeszcze wciąż się tutaj bawisz. Super. Okej, weź ją podnieś, podnieś ją i ty. Czemu nie możesz jej podnieść? Dobra, to ona sobie sama przyjdzie. Skoro ty nie możesz jej podnieść, to niech ona sobie... Czy ona jest głodna? Patrzcie, ona... Gdzieś my tu nocniczek mamy. Dobra, chodź tutaj i pomóc z nocnikiem. I poproś mamusię, żeby ci pomogła z nocnikiem. Natomiast ty, chłopie, myślę, że weźmiesz tutaj to, sprzątniesz. Chodź tutaj i to wyrzucisz. I nie wiem jeszcze, czy... Bo tu coś jeszcze chyba było. A tu dalej śmierdzi. Artur, czy ty? Coś mi się wydaje, że ty olałeś. Sprzątanie obory. Proszę. Gdzie ty jesteś? Idziesz. No dobra, no idź posprzątaj tą oborę, bo nam krówka będzie reklamację składać. A on też jest strasznie brudny. Ojejku, Artur, ty też musisz skorzystać. Głodny jesteś, spać ci się chce. Więc niech on biedny posprząta tą oborę. Patrzcie, no. Annora, ty miałaś jej pomóc. Aha, bo ona spać poszła, biedna, zmęczona. Robimy tak. Chodź tutaj i pomóż twojej córeczce skorzystać, bo ona chce skorzystać z nocnika, już kombinuje. Możesz przyjść i pomóc jej skorzystać? Dobra, Kendrick, widzę, że tutaj się obsłużył, super. Czy Ava jest głodna, żeby miała głodnego dziecka spać nie położyła? No, troszkę jest głodna, więc myślę, że jak ona skorzysta, to weźmie sobie porcję i sobie zje. Jeżeli chodzi o ciebie, Annora, to ty myślę, że też pójdziesz sobie i skorzystasz. Idź i skorzystaj, bo nie chciałabym ciebie przemęczać, bo ty w sumie możesz rodzić w każdym momencie. I jak tylko nasz tutaj Artur skończy, ja mu tutaj drugi raz, dwa razy mu dałam, żeby posprzątał oborę, to jeden raz mu starczy. Czemu nie idziesz skorzystać? Aha, bo ty pomagasz... Pomagasz tutaj. Musiałabym ci to odklikać. No ona już sama zostanie. Ona już sobie sama poradzi tutaj, a ty idź i skorzystaj. O, malutka zasnęła, super. Więc malutka niech sobie śpi elegancko. Kendrick, chłopie, czy ty? Ty też jesteś bardzo śpiący, więc myślę, że pójdziesz spać. Idź, śpi. Okej, okay. Natomiast ty, no tak, zajęła ci tutaj Annora. Chodź, skorzystasz. Annora, wychodź. Wychodź, bo on już wytrzymać biedny nie może. Kobieto, wychodź stąd. Dobra, Annora, czy ty jesteś głodna?
Mogłabyś sobie jeszcze coś przed spaniem zjeść. Weź sobie porcję, to od razu będziesz patrzeć, jak tutaj Awa je. I też ją położysz spać i dopiero pójdziesz sama spać. Też mamy 23 godzinę. W sumie tak się zastanawiam, czy ona zacznie jeszcze dzisiaj rodzić. Czy to w kolejnym odcinku już będzie. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Ciekawi mnie, co ona urodzi. W ogóle to ja muszę tutaj kołyski przygotować. I spójrzcie, my mamy teraz 5 simów w rodzinie. I w sumie, biorąc pod uwagę fakt, tak jak już wiecie, bo pewnie kilka razy, za każdym razem, jak ktoś ma rodzić, to o tym wspominam, że mam ustawione w MC komandzie, że maksymalnie mogą być 3 dzieciątka, więc skoro teraz. Teoretycznie mielibyśmy 3 miejsca, więc ja ustawię 3 kołyski, bo nie chciałabym, żeby wątpię, żeby tutaj 3 wyszły, ale kto wie. Dlatego ja ustawię 3 kołyski i będę po prostu ustawiała, jeżeli jest taka możliwość, no bo tutaj, spójrzcie, mamy 5 simów w rodzinie, więc możliwość jest. Dobra, więc ty, kochana, zajęłaś się tam sprzątaniem. Ojejku, ona by musiała się zająć praniem, ale ona jest tak zmęczona, że ja nie wiem, kto te pranie znowu zrobi. Patrzcie, jejku, ile tego prania. My tu ciuchów nie będziemy mieli w ogóle. Już niedługo nie będziemy mieli w co się ubierać autentycznie. Ty skończysz sobie jeść złotko i myślę, że pójdziesz sama się położysz spać. Chodź tutaj i śpi. Nie będziemy już męczyć Annory. Praniem chyba się zajmiemy z samego rana. Natomiast ty, Artur, on jest głodny. Artur, biedactwo, ty wstaniesz, idź, zjedz. No dzisiaj mieliśmy taki troszkę chaotyczny dzień, no bo ten ślub był niby ogarniany. A ja zazwyczaj lubię, jak oni wszyscy razem jedzą o tej samej porze. Nie każdy sobie chwyta i gdzieś tam siedzi i nie wiadomo gdzie je. Lubię ich sadzać razem przy stole i oni sobie razem wszyscy jedzą. Okej, ojejku, bo ty jesteś strasznie brudny. Młody, będziesz musiał przyjść tutaj i weźmiesz sobie szybki, chłodny prysznic. No teraz mamy wiosnę, więc chłodny prysznic możesz sobie spokojnie brać. I pójdziesz sobie spać. Dobra, no i kolejne ciuchy mamy do prania. A czemu? Co się stało? Nie możesz wziąć. Coś jest nie tak? Aha, to dlatego, że ja te ciuchy pociągnęłam, tak? I on się zresetował. Aha. Dobrze, no to ciuchów mamy tutaj coraz więcej. Składa nam się wszystko i będziemy musieli to jakoś wyprać z samego rana. Ale wcześniej jakiś bug chyba był, bo mi cały czas te ciuchy, mimo że nie padało, to one ciągle były mokre. Dobra, tak więc Artur jako jedyny został, on się wykąpie, pójdzie sobie spać. No a ciuchy będą musiały poczekać do rana, niestety. Annora będzie miała tutaj sporo pracy. Jeszcze zajrzę na chwilkę. Tak, on ma tutaj. Okej, okay. Ma pasikoniki i ma żuka bogatka. Dobra, młody idzie spać. A kolejnego dnia, myślę, Kendrick będzie jechał i będzie chciał sprawdzić, jak się ma sytuacja na ziemi, na której on pracował, prawda? Tak więc kolejnego dnia myślę, że on będzie właśnie chciał pojechać i będzie chciał to skontrolować, będzie chciał zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, bo bardzo chce, bardzo tęskni za swoją rodziną, za swoją siostrą, chce ją zobaczyć, no chce zobaczyć jej dzieciaczki, no i brakuje mu ziemi. Czemu ty się mała budzisz? Gdzie ty idziesz? O nie, idziesz obudzić Annorę. A z jakiego powodu? No jestem ciekawa. Zobaczymy. Zobaczymy, dlaczego ty chcesz ją budzić, mała myszo. Ojejku, to aż tak? Takie wielkie łzy. Ale zobaczcie, Annora od razu wstała. Chodź, to ją pocieszysz, bo coś. Może ona zły sen miał albo coś. Rozmawiaj. Chciałabym, żeby się pocieszyła. Weź może. Nie wiem, możesz jakoś ją pocieszyć? Z przyjaznych, czułość, wtul się. O, myślę, że to jej pomoże, bo ona może się wystraszyła w nocy, może jakiś zły sen miała. A czemu nie idziesz do niej? Co się znowu dzieje? Artur czuje, że rusza mu się ząb. Prawdopodobnie wkrótce wypadnie. Jeśli będzie dotykać go językiem albo umyje zęby, proces ten z pewnością przyspieszy. Artur może też chwycić byka za rogi i wyciągnąć ząb własnoręcznie. Okej, więc myślę, że on wyciągnie Boże, zęba własnoręcznie. Chodź, kochana, tutaj i połóż naszą Awę spać. Natomiast ty, Artur, chodź z tej strony i będziesz chciał się zająć twoim zębem. Czy klikając na niego będę mogła dotknąć ruszającego się zęba? No, tak więc dotknij ruszającego się zęba. Ojejku, czy on go wyrwie sam? Czy możesz znowu to zrobić, czy go dotknij? Jak go będzie dotykał, to on chyba szybciej wyleci, tak? Tak to będzie wyglądało. To weź raz jeszcze go dotknij. Podotykaj go tam kilka razy. Okej, okay, no i nic na razie się nie dzieje. Więc idziesz, młody, i kładziesz się spać.
Natomiast my bierzemy tutaj kolejne ciuchy, nie wiem skąd one się wzięły. Produkują się strasznie. Wielka produkcja, zobaczcie. Ale już mi naprawdę było żal, żeby Annora przyszła i tutaj te wszystkie ciuchy miała prać, jak ona jest w tak zaawansowanej ciąży. No i tutaj z tą gruźlicą, nie wiadomo jeszcze, co jest. O nie, poranny ptaszek, kto to? Awa, o nie, Awa będzie porannym ptaszkiem. Ojejku, Annora, będziesz miała tutaj mnóstwo pracy. Obecnie wszyscy sobie smacznie śpią, oprócz Kendricka. Kendrick wstał, dlatego że on teraz wybierze się na swoją starą ziemię, na ziemię, na której pracował, bo tak jak wam wspominałam, on będzie chciał po prostu sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma już żadnego niebezpieczeństwa. Postanowił, że pojedzie w nocy i sprawdzi, jak się ma sytuacja na wiosce, czy wciąż jest niebezpiecznie i czy wciąż powinni się ukrywać. Tak więc ja was teraz zaproszę szybciutko na krótką cutscenkę, a na dzisiaj już będę kończyć. Dziękuję wam cieplutko za oglądanie i do następnego. Pa, pa. Cześć.